Starają się leczyć za pomocą rozprzestrzeniania problemu. No, zaiste dziwne to, ponieważ Polska pokazała, jak uszczelnić granice i wiele państw Unii Europejskiej, szczególnie społeczeństwa tychże państw, doceniały ten fakt i mówiły, że tak właśnie trzeba. Europa dzięki, umówmy się, dość rozrzutnej działalności Francji i Niemiec powoduje, że ludzie ciągną nie dlatego, że tu jest ładna pogoda, tylko dlatego, że tam jest bardzo wysoki socjal. Moim zdaniem tą sprawę też można rozwiązać poprzez to, że socjal, który jest dzisiaj w Niemczech, powinno się zrównać do najmniejszych socjali w Europie. Wtedy nie będą takimi pewnie tysiącami ciągnąć, bo to jest, proszę Państwa, inwazja. To już my nie mówimy